Dzień dobry. Zastanawiacie się, na co patrzycie? Patrzycie na perelowski cud techniki, czyli Ursus. Albo coś w tym stylu, kurwa, nie znam się. Ale jest duży, ładny traktor. Okej, okay, stop. Pewnie po takim wspaniałym przywitaniu zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na farmie. Jest to duży obszar, na którym akurat znajduje się grupka stalkerów. To właśnie oni w poprzednim odcinku proponowali nam działko Gaussa za totalny bezcen, czyli 800 rubli. Oczywiście wydaje się to dosyć podejrzane, ale ja jestem ufnym człowiekiem. No co może się złego stać? Posłuchaj mnie uważnie, frajerze. Słyszałeś opowieści o Janosiku? Twoje pieniądze powędrowały do biednych. Zapomnij o nich. A jak jeszcze raz cię tu zobaczę, to będziesz się czołgał, wołając mamusię. Jak mogliście zauważyć, ten stalker nie był najmilszy. Dodatkowo okradł mnie z moich wspaniałych 800 rubli, co nie należy do najmniejszych. Dodatkowo nie dostałem mojego działka Gaussa. Po prostu zostałem wyruchany. Więc w zamian postanowiłem dać, a raczej wrzucić mojemu byłemu koledze pewien prezent. Niestety, jak się okazało, moja postać nie umie rzucać. Oj. Ale jak to się mówi, do dwóch razy sztuka. No i co tak? Ja spierdalam. Poczekaj, czekaj. Spoko. Mnie się nie robi, bity. Nie chodź. No i chuj wam wszystkim. Po wielkim starciu z bandytami postanowiłem odnaleźć jakże wspaniałego Janosika, przywódcę grupy tych bandytów, i odzyskać swoje pieniądze. Te 800 rubli jednak dla mnie wiele znaczyło. A przede wszystkim chciałem zobaczyć, czy gościu faktycznie ma te działko Gaussa. I co się okazało? Nie mogłem znaleźć jego ciała. Najprawdopodobniej gościu gdzieś po prostu spieprzył w trakcie bitwy, a moje pieniądze przepadły jak kamień w wodę. Leciutko zdołowany postanowiłem wrócić do barmana, żeby zrekompensować sobie jakże wielkie straty. No, wiecie ludzie, 800 rubli to jest dużo, jakby można sobie kupić lizaka, no więc no, to jest naprawdę dużo. No więc sprzedałem kilka artefaktów, a następnie udałem się do jakże mrocznego laboratorium. No i powiem wam szczerze, już potem po chwili żałowałem. Stalker. No dobra, wchodzimy do laboratorium i co się dzieje? Oczywiście w portierni trup, za portiernią trup, windzie jakieś dziwne dźwięki, pomruki z daleka, a no i jest artefakt, to jest na plus. Ale teraz powróćmy do tych trupów, okej, okay, jeden to jest szkielet, więc okej, to jest jakiś dawny pracownik, zgnił, jest, yellow. Natomiast ten drugi trup, to jest taki dosyć świeży trup stalkera. Mam takie jedno pytanie, jak on się tu dostał, tak? Jak? Przecież jeden klucz miał dzik, tak? Jeden. A do otworzenia laboratorium potrzebowało dwóch kluczy, gdzie drugi klucz był u chyba barmana, albo tam u wojskowych wagon, ja tam nie wiem. Ale w każdym razie dzik nie miał dwóch kluczy, ani ten stalker nie miał tych dwóch kluczy, więc jak on się dostał tutaj do tej placówki? Jak? No i jak? No dobra, ale już przełóżmy to wszystko na dalszy plan. Wchodząc w głąb placówki, napotykamy na lewitujące meble, które próbują w nieudolny sposób mnie zabić. No, nie powiem, kurde, hotel to jest takie dosyć słabe. Daję tej placówce tak te 3 gwiazdki na 5000. No widzę.
Nienawidzę potworów, które się respią. I to jest kody. Kurwa, ale to jest klimatyczne. Radioaktywne, to chuj, tego nie ruszę. Uj, proszę państwa! Halo! Halo! Ja nie pytam. Coś czerwonego chce mnie zabić. To jest... Co jest ten? Bo widzę zonę monolitu. Kombinezon monolitu. Tylko z monolitu, nie wiadomo kto go wyprodukował. Okej. Jak można zauważyć, placówka jest ciemna, straszna, przygnębiająca, radioaktywna oraz pełna anomalii. Czyli jak każdy słowiański kraj. Jesienią. Dodatkowo, w trakcie badania placówki napotkałem pewne problemy. A mianowicie to i to. Oprócz tego zostałem prawie spalony kilkakrotnie. Wspaniale, cieszę się, że uzyskałeś dostęp do poziomu drugiego. Lecz wróćmy do meritum. Te potworki nie były problemem, pomimo tego, że mnie zabiły. Raz. Prawdziwym problemem był Big Guy w piwnicy. Dobra, okej. Dostaliśmy się na ten pierwszy level, bo jak na razie wam opisuję, jak ta placówka wygląda, ale porozmawiajmy, po co w sumie tu jesteśmy. Jesteśmy na misji, żeby zgarnąć pewne dokumenty. No i wiecie, dostaliśmy się na pierwszy level, ponieważ mieliśmy te dwa kody od dzika i od barmana. No a teraz jesteśmy na tym pierwszym levelu i ogólnie ta placówka składa się z trzech poziomów. Pierwszego, na którym jesteśmy, drugiego i trzeciego, który jest oczywiście levelem końcowym. Jak w ogóle dostać się do tego levelu drugiego, na ten poziom drugi? No, w bardzo prosty sposób. Wystarczy zgarnąć kod, za pomocą którego jesteśmy w stanie przejść przez drzwi prowadzące na poziom drugi. A ten kod zdobywa się mniej więcej w taki sposób. Wspaniale, cieszę się, że uzyskałeś dostęp do poziomu drugiego. Wreszcie dowiesz się, co robimy w naszym laboratorium. Twój kod dostępu to 1243. Tak, by the way, zajebiste hasło. 1243. No ja pierdolę. Następnie, jak wpiszemy grzecznie kod do drzwi, wchodzimy po klatce schodowej na poziom drugi, gdzie możemy spotkać się z pewną uroczą kulką, która chce nas zabić. Ona po prostu patroluje teren, tak? Ona po prostu patroluje teren. Jeżeli nie będziemy jej przeszkadzać, to raczej nas nie ujebie. Natomiast, jak można zauważyć, na levelu drugim są kolejne drzwi, do których trzeba znowu znaleźć kod. No, jakby ktoś mógł powiedzieć, że no dosyć ogólnie znowu powtarzający się schemat. No, niezbyt, ponieważ te drzwi skaczą, w bardzo dziwny sposób skaczą. Nie pytam. A i B. Klucz do tych drzwi znajduje się na drugim końcu pewnego holu, gdzie znajduje się pewien potworek wyglądający jak teściowa, która zjadła muchomora. No więc nie jest najprzyjemniej. Natomiast ogólnie ubić tego potwora jest dosyć ciężko, ale jak się zna pewną taktykę, która polega na siedzeniu w drzwiach i strzelaniu do potwora z bezpiecznej odległości, ponieważ potwór jest zbyt głupi, żeby opuścić własną lokację spawnu, to jest git. Jest. Patrzcie. Chodź, pokaż się. Okej, trzeba się odsunąć. On nie może wyjść ze swojej klatki jakby.
To jest taki boss. A jest z bossem. To był jedyny potwór tutaj. Następnie zabija się go dosyć łatwo, ponieważ biega w tą i z powrotem, ponieważ nie jest w stanie wyjść z lokacji i zgarnia się kot. Szanowny kolego, przypominam, że od jutra będziesz doglądać zbiorników w głównym laboratorium. Sprawdzaj je co 2 godziny. Raporty składaj bezpośrednio u mnie. Kod do laboratorium to 9524. Wraca się do drzwi, które dalej magicznie są uderzane przez coś po drugiej stronie. Jak otworzysz drzwi, tam nic nie ma. Natomiast jak już schodzisz na ten trzeci poziom, czeka was walka z niby bossem. Ja to nazywam walkę z niby bossem, bo stricte, no, sami zobaczcie. Okej, już tu nie będzie tych pojebów. Tu już jest walka z ostatecznym gościem. I tu będzie Boba latający, unoszący się Boba. No Bobu. Ja się boję. Unoszący Bobo powoduje, że mam czerwoną ten. Czerwony ekran. No. Okej. Okay. Niebany potrafi rzucać miotaczami ognia, no. Zdarza się. Okej. Okay. Izendlar, spoko! O, mam wspomnienie. Animacja. Tylko dlaczego szczury? Jedynka i dwójka, sprawdzić parter. Trójka, główny korytarz. Czwórka i piątka, pierwsze piętro. Jak widzicie, walka z bossem bardzo ciekawa. Bosik, dwie, trzy kule, no i po sprawie. No, jak mówiłem, walka z niby bossem. Dobra. I oczywiście musieli się pojawić żołnierze, nie? Bo oni się nie mogli. Okej. Nie wiem, ile tych żołnierzy wprowadzili do tego miejsca. Jakby... Okej. Zaczynam sobie wymysławiać to. Halo, żołnierzyku. Cześć. Nie, ja nie odpowiadam za was, mam wam chyba. Tak gdzieś po las. Kurde, na zewnątrz też będzie czekała armia. Ej, mój Boże. No tak, ja tu za chwilę wyrwę sobie wszystkie włosy. Wychodź! Kurde, ile ty musisz oberwać? Co to jest za żołnierz? Kurde, Robocop, kurwa? Dobra. Ja się zabłąkałem już tutaj. O, schody. O, schody, schody. O, no, daj mi karabin. Okej. Okay. Wysłali kilku żołnierzy, których trudno było ubić.
Ale to nie jest jakieś wyśmienite rzecz, co sobie wysłali. Dobra. I jeszcze pozostają żołnierze pewnie na zewnątrz, znając świat. Co za chłan. Nie mogli się ten. O, jest helikopter. Baza tu 034. Jesteśmy tuż nad celem. Przyjąłem rozpocząć akcję. 032, wysadź ludzi na dachu. Czy mnie słyszysz? 032, przyjąłem. Na dachu. Na dachu. Naznaczony? Wojskowi napadli na bazę bandytów. Wejście na wysypisko jest zablokowane. Ale jest taka stara droga na południe. Idź tamtędy, tylko uważaj. Powodzenia. Okej. Stalker i cała armia. Okej, spoko, spoko, strzelajcie. Strzelajcie, strzelajcie, ja mam to wyjebane. Idą do bazy, wszyscy. No tak. Okej, okay, dwóch wojskowych padło. I biegniemy, biegu, 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 biegu. Co? Coś tu pod mostem. A Jezu, ja zachłanny jestem, zapomniałem przecież. Bieremy, bieremy. Dwie meduzy samych nie zbioram. Szeregowy. Coś z tego się mógłby nawet trafić. To jest porządny żołnierz, że strzela na oko mnie. Brama zablokowana? Nie. W chuj brakować bramy, prawda, idioci? Wysłali całą armię. Na chuj, nikt nie wie. Notarkę mogę włączyć. I co, ja do handlarza muszę wrócić. Do handlarza. Ciekawe, gdzie wyjdę. Od tej strony powiem. No tak, już w stronę to właśnie tunelu. No okej, okay. No stworzyć bramę trzeba było. Ojki. Żebym się znowu musiał zajść jakiegoś porucznika, żeby wziąć klucz i to wymaszałoby, wydłużałoby całą tą akcję. No a teraz będzie się kręcił co? Gdzie jestem? Czasami przedłużać. Ja się tak czułem, że od strony tunelu wyjdę, ale to też nie ma jakiegoś większego sensu. Jest... Yeah. Ej, naznaczony. Miło widzieć, że ciągle żyjesz i miałeś czas tu zajrzeć. Wejdź do środka, kroi się coś ciekawego, o czym chciałbym pogadać. Spoko, spoko, bo... Gdzie jestem, przyjaciel, co uratowałem mu życie? Bo tu był jeden taki zielony gościu. O, jest, cały czas jest, siedzi gdzieś tam. Na szczęście w rogu, żeby mu się nic nie stało. Nie. Bardzo, odwidzimy. Chodź tutaj, raz, dwa. Musimy pogadać. Czy jest dzik? Nie, fanatyk. Dobrze, że jesteś naznaczony. Przyda się nam twoja pomoc. Mów dalej. Wołają na mnie fanatyki pod nieobecność wilka. Jestem tu dowódcą. Kilku najemników padło tu wczoraj. Dwa debydlaki. Możesz mi wierzyć. Przyszli sobie, zaczęli stawiać ostre żądania. Macie jeden dzień, aby opuścić obóz. To będzie nasza nowa baza itd. Dziś w nocy wrócą i jak się domyślasz, nie będą zbyt za dużo rozmowni. No i co zamierzasz zrobić? Urządzimy zasadzkę, bo frontalny atak to był pewnie nas koniec. Mają sprzęt bojowy i tak dalej. No i jeszcze są... szkoleni taktycznie.
Także w głowie się nie mieści, a u nas są same dzieciaki, więc postanowiliśmy ukryć się w domach, żeby wyglądało na to, że odeszliśmy. No i jak przyjdzie właściwy moment, zaatakujemy. Takiego żołnierza jak ty właśnie teraz nam trzeba. Po wszystkim byśmy ci odpowiednio podziękowali. Wiesz, że dotrzymujemy słowa, no to co ty na to? Pomożesz nam? Pomogę. Resztę czasu poświęcamy na przygotowania do walki. Oto jaki mam plan. Najbardziej beznadziejnych kotów schowamy w domach i piwnicach. Zabronimy im się stamtąd ruszać, bo inaczej mogą swoich pozażynać. Ty, ja i kilku innych dobrych strzelców zajmiemy najlepsze pozycje, żeby mieć oko na cały ten teren wokół ogniska. Jeśli tylko się zbliżą do ogniska, ostrzelam ich ze wszystkich stron. Okej, nadejdą od strony mostu. Nie sądzę, żeby trzeba było długo czekać. Znajdź sobie kryjówkę z dobrym widokiem i czekaj na mój sygnał. Rozejrzyj się, ale pamiętaj, że na otwartym terenie nie masz już takich wielkich szans. Twoja decyzja. Okej. Zdajesz sobie sprawę, że jest godzina 10:51 i przyjdą wieczorem, tak? Ale taki obóz to powinien się pilnować na ten. Okej. W nocy. A ja przyjdę tutaj. Czyli wpadłeś do X18, tak? Masz dokumenty, tak to one. No, rozumiem, coś takiego, 1000 tylko, okej. Okay. Coś takiego to kto by pomyślał, nikt by mi nie uwierzył. Ta, ono spójrz, tylko w życiu bym się tego nie spodziewał. Nie za dobrze. No nic, weź się i zanieś barmanowi. Aha, jestem ci coś winny za fatygę. Masz dla mnie jakieś specjalne zadanie, przyszedłem tu w sprawie zlecenia. Gra na ten, likwidacja, masz dla mnie jakieś specjalne zlecenia. Sprawa wygląda następująco. Do placówki wojskowej zebrano walizkę z raportami ekspedycji, która dotarła daleko na północ zony. Za dnia pilnują jej tak, jakby w środku był czysty pluton, ale z jakichś względów nocą jest tam tylko dwóch strażników. Mów dalej. Trzeba się zakraść do placówki i odzyskać walizkę. Zrób to, a zapłacę ci dowolną kwotę w granicach rozsądku. Tak będzie. Spróbuję. Potrzebuję zlecenia. Masz dla mnie jakieś specjalne zlecenia. Po cholerę mi przynosisz takie badziewie. Udanych łowów, stalkerze. Co tam się dzieje do cholery? Jak ja mam kurde dołożę. W jednej linii się może ułożyć. Taki atak to nie miał największego sensu. Jeśli ciągle żyjesz, czekam na ciebie. Musimy pogadać naznaczone. Spoko. To nie jest zielony, spoko, to jest jakiś random. Spoko. Mita Geric, silny weteran, wojen w Czarnobylu, jakiś inny noob. Kurde, wszyscy w akaczach jakieś przyszli. Dobra. Tu padło dwóch. Tu jeszcze jeden. No nie powiem, najlepsi to oni nie należeli. Prosty linii. I słuchaj, ta sadzka to była... Oruzie obrał. Сначала оружие убери, тогда и разговор. Prawdziwy killer naznaczony. Nie chciałbym ci stanąć na drodze, nigdy. Tak, coś w tym rodzaju. Trzymaj. Mam nadzieję, że o nas nie zapomnisz. A tak przy okazji, stokrotne dzięki za pomoc. Ostawiliśmy dzieciaki nieznaczone. Super, czy teraz wszyscy są zieloni dla mnie? Nie, dalej jesteście samotni, utracony. Nieznaczony, dobrze cię widzieć. Witam również. Utknąłem tutaj, kapujesz? Utknąłem. Chcę wrócić do domu, ale mnie nie przypuszczą i to są wszystkie wieści. Ci, którzy łażą głęboko w zonie, starzy wyjadacze, oni mówią różne rzeczy, a czasem też przenoszą skarby. Skręciłoby się ze zazdrości. Podobno można znaleźć prawdziwe żyły złota, tylko się schylić i zbierać. Tyle, że niewielu do nich dotrze, a jeszcze mniej wróci z łupem. Spoko. Chcesz? Nie, za drogie dla ciebie. Spoko, rozumiem, biedak jesteś.
Ale on chce do rodziny. No jeden z stalkerów umarł. Niestety. No ale jakby... ryzyko bycia stalkerem tutaj było. No i co myślę, że podejdzie z obrzymem do kogoś i zrobi gigantyczną krzywdę. Dawaj handel. Stary. Tak, a czy nie wiem skąd w ogóle go mam w ekwipunku i dlaczego go taszczyłem. Druga rzecz, tu tylko dodatkowa kiełbacha 2T. Tego nie nosz, to sprzedam, to sprzedam, to i sprzedam. To sprzedam, to sprzedam. Teraz tak, to muszę do 20 co najmniej, to też do 20 co najmniej. Więc stary, i jeszcze masz tutaj, że miał 15 różnych apteczek, a nie, że wszystkie takie same. Następnie, to do co najmniej 10, oddawaj jeden granat. A tutaj niech to zostanie. I teraz handel. A ty nic nowego nie masz, dalej biedak jesteś. Nieźle, zuch chłopak, ekstra się spisałeś. Dobra, z takim staffem mogę pójść, ale tak czy siak muszę... Aha, to tak się działa. On nie jest do modyfikowania ten karabin ogólnie. Spoko, handel, nic nie masz nadal. Co to za gówno? Ty jesteś gówno. No więc tutaj już skończymy nasz odcinek. Jak zauważyliście, dzisiejszy film jest nieco bardziej edytowany, dodaje więcej głosu czy też efektów. Mam nadzieję, że ta forma, nowa forma się spodobała. Oczywiście końcówkę postanowiłem zostawić lekko niezmienioną, pozbawioną właśnie tego nadmiernego edytowania czy też wstawiania wstawek, gdzie coś tam do Was gadam, a żebyście mogli zauważyć pewną różnicę pomiędzy właśnie momentami, gdzie dużo edytuję i momentami, gdzie po prostu pozwalam zobaczyć Wam zwykły gameplay ze Stalkera. Mam nadzieję, że forma odcinka się spodobała, no i dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego dnia.